Rozkład tygodniowy z kart Tarota na następny tydzień. Zapraszam serdecznie. Zobaczmy, co wydarzy się ważnego lub na co należy zwrócić uwagę w następnym tygodniu. Witam w międzyczasie, kiedy tasuję, czyszczę, tasuję karty. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mieliście piękny, słoneczny weekend. No i jutro od poniedziałku należy zobaczyć, jakie energie pokaże Tarot dla nas. Kochani, zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłaś, zasubskrybuj, proszę, mój kanał. Naciśnij na dzwoneczek, subskrybuję z dzwoneczkiem u góry. I wtedy dostaniesz wszelkie moje wróżby, tak? Codzienne filmiki. Codziennie tutaj wypuszczam filmiki, premierki z wróżbami. I wtedy YouTube będzie Cię powiadomiał o wszystkich, tak? Premierkach. Więc zapraszam do subskrypcji. Proszę również, piszcie mi komentarze, jak rezonują moje wróżby z Wami. To jest ważny feedback dla mojego rozwoju kanału, dla mnie osobiście. I zapraszam, kochani, również do lajkowania, tak, z ciuczkiem w górę. Czyli dajcie lajki dla wymiany energii, za moją pracę, za moją tutaj inspirację. Kochani, oczywiście robią również wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, to napiszcie mi e-maila i ja powróżę Wam na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i Waszych pytań. Robią również prywatnie lustro lub prognozę związku. Więc zapraszam. Na pewno wróżby indywidualne, osobiste są dokładniejsze, bardziej rezonują wtedy z Wami, ponieważ skupiam się tylko i wyłącznie na Was. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, wyciągnęłam już 5 kart Tarota na 5 dni robocze, tygodnia i 2 na weekend. Zobaczmy jeszcze, co w spodzie. Wow! Na spodzie awantura. Awantura, coś, jakieś stare struktury się tutaj rozburzą. Jakby piorun szczelił tutaj w stare struktury, które muszą popaść w ruiny. Będzie jakaś ostra rozmowa, nie wiem, krach, dyskusja. Uważajcie na awantury, nie dajcie się sprowokować. Być może rozwód, być może rozstanie, być może wyprowadzka, przeprowadzka, być może zakończenie starej pracy. Uważajcie, proszę, na wszelkie prowokacje, by się nie pokłócić. Oczywiście tutaj w relacjach oznacza to awanturę, jakąś taką awanturniczą atmosferę i nagłe rozstanie. Nagle coś burzy się u Was, psuje. Także proszę, uważajcie. Dobrze, zobaczmy teraz po kolei. Poniedziałek. 9 buław. 9 buław mówi o tym, byście bronili swojej pozycji. Byście stali przy swoich racjach, argumentach, byście tutaj pomimo waszego zmęczenia, rezygnacji, bronili się, tak? Bronili właśnie swojej tutaj bezpiecznej, stałej, solidnej, stabilnej pozycji. Macie lęk przed nową jakąś porażką, przed nowym zranieniem. Więc tutaj macie, jesteście pełni sceptyzmu jakiegoś w poniedziałek. Uwaga, by nie popaść oczywiście w jakieś nadmierne tutaj lęki, nadmierne jakieś, tak? Sceptyzm, lęk, tylko by bronić tutaj stanowczo swoich pozycji, proszę.
We wtorek 9 kielichów. 9 kielichów, jesteście jacyś emocjonalni, macie jakąś satysfakcję emocjonalną, ale brakuje Wam jeszcze czegoś. Czujecie jakiś brak emocjonalny. Proszę uważać we wtorek, żeby nie zapijać. Jeśli macie taką tendencję zaglądać do kieliszka, widzimy tutaj 9 kielichów, żeby nie zapijać smutku w kieliszku, tak? Ponieważ to nie jest rozwiązanie. No być może też we wtorek jakiś miło spędzony czas, jakaś uroczystość, impreza, gdzie będzie wino, muzyka, śpiew. Natomiast w kwestii tutaj emocjonalnej brakuje Wam tego totalnego szczęścia. Czujecie jakiś brak emocjonalny. Ale jest to dobra karta ogólnie. Dobry dzień, dobry czas, szansa na szczęście, jakaś faza, gdzie czujecie się ogólnie dobrze, tak? Tylko jesteście emocjonalni. Także też możecie rozkoszować się jakimś pięknym czasem emocjonalnie. Szczęście w miłości, na pewno ta karta też oznacza dużą, wielką emocjonalność. Także tylko, żeby nie popadać w jakiejś skrajności, proszę, we wtorek. Wow, w środę król mieczy. Nein, król, przepraszam, król kielichów znowu, wow. Tutaj wtorek 9 kielichów, a tutaj w środę król kielichów. No jakiś mężczyzna, romantyczny być może, ale o dobrej pozycji. Tutaj się zgłosi, który będzie emocjonalny, romantyczny, będzie chciał pokazać swoje uczucia do Was, będzie romantyczny, no sympatyczny, będzie na pewno taki delikatny, otwarty na Was, pełny zrozumienia. No tutaj też uważajcie na swoje uczucia, emocje w środę. Nie bądźcie za bardzo wybuchowi emocjonalni i tak dalej, tylko trzymajcie swoje emocje na wodzy tutaj i uważajcie jednak na swoje instynkty, co podpowiada Wam w środę instynkt. Jeśli macie jakieś podjęcie decyzji, idźcie za głosem swojego serca, czyli patrzcie, co dla Was jest tutaj ważne, tak? Pokażcie się również w środę przyjaźnie, sympatycznie, pełni empatii, emocjonalnie również, ale nie popadajcie oczywiście w skrajności emocjonalne. Dobry czas, środa też na randki. Tak, jeśli chcecie się umówić, no to tutaj król kielichów mówi o jakimś dobrym, romantycznym czasie, no bardzo takim delikatnym, uczuciowym partnerze. Czwartek. Czwartek karta głupca, czyli hej przygodo, mile spędzony czas, lekko, tutaj czas, który jest bez troski jakiś, być może macie jakieś nie wiem, wędrówki, jakieś wycieczki, jakieś przygody, nie wiem, plany tutaj, które lub coś nowego zaczynacie, nowe pomysły, nowe projekty. Podejdźcie do tego na luzie, z radością, z przyjemnością. Bądźcie otwarci, ciekawscy, być może kogoś poznacie, zachowujcie się spontanicznie i jakieś być może niespodzianki tu czekają w czwartek na Was lub zupełnie jakiś nowy początek spraw. I w piątek 9 monet. 9 monet mówi o dobrym dniu w piątek na rozwój kariery, nową, nie wiem, nowe jakieś umowy w pracy, na rozwój Waszych finansów, pozytywna decyzja, być może wygrana. Tutaj macie zapewnienie jakichś dobrych finansów, dobrego kontraktu, macie być może nowy projekt, jakiś nowy pomysł. Sukces, mówię o sukcesie Waszym osobistym w pracy, w finansach i w miłości również, ponieważ ta karta mówi też o stabilności w miłości, o szczęściu w miłości, dobrym czasie. Także w piątek też bardzo pozytywna jakaś decyzja w Waszej sprawie lub pozytywny dzień na rozwój kariery, finansów i też relacji. Zobaczmy teraz weekend, sobotę i niedzielę. Wow, sobota, znowu przepiękny dzień. Dla związków, dla małżeństwa, dla dzieci, dla planowania rodziny, zaręczyn,
planowania ślubów właśnie. Tutaj nawet oznacza to kartę ślubu, zaręczyn. No na pewno bardzo piękny, romantyczny, pozytywny, radosny, szczęśliwy czas dla rodziny, dla relacji, dla związku, dla randek, dla małżeństwa, dla dzieci, które się tutaj też cieszą, bawią, radują. Wszystkie sprawy się wyleczą, będzie dużo pięknych emocji, uczuć, romantyczności. Szczęśliwa rodzina, spełnienie emocjonalne, to co Wam brakowało tu we wtorek, 9 kielichów, przeradza się w sobotę w 10 kielichów, czyli wielką romantyczność, w spełnienie marzeń, w spełnienie emocjonalne. Także piękny w sobotę dzień na czas spędzony z rodziną, czas z partnerem, czas z dziećmi, czas spędzony na randkach, spotkaniach romantycznych, miłosnych. I w niedzielę widzimy tutaj jakąś nową szansę. As mieczy. As mieczy mówi o tym, że zostawiamy za sobą, ucinamy, przerywamy wszystko to, co było, co nam nie służyło i widzimy nową szansę. Tak? Poprzez naszą siłę intelektu, rozmowy, poprzez odcięcie starych spraw, które były tylko dla nas balastem, zaczynamy coś nowego. Mamy nowe pomysły. Wchodzimy w nowe po prostu. Zaczynamy brać tą szansę, która nam przychodzi tutaj pod nos, jakby i nowy początek, tak? Nowy początek, piękne jakieś pozytywne, dobre rozmowy wyjaśniające, dobra decyzja właśnie o wykorzystaniu następnej dobrej szansy. Coś zrozumiecie, coś wyjaśnicie, dojdziecie do mądrych decyzji, także tutaj będzie jakieś rozwiązanie Waszych problemów, także proszę zasugerujcie się tutaj tym, co pokazuje ta karta i weźcie tą nową szansę jakby i spróbujcie zbudować coś znowu nowego. Taki tydzień pełny emocji, romantyczności również, we wtorek, w środę, ale również pozytywnego czasu dla rozwoju Waszych finansów i kariery, albo stabilności związku. No, sobota po prostu gigantyczna, wspaniała, romantyczna, piękna, apogeum Waszych pięknych, romantycznych chwil, szczęście emocjonalne i w niedzielę pełni zaparcia, motywacji wchodzicie w coś nowego. Także życzę Wam wspaniałego, pozytywnego, szczęśliwego tygodnia i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.